Halo, siema MTU, witam serdecznie, patera, patera jeden z drugim, patera, wow, ale design, 500 inżynierów myślało nad tym designem, ja sam go kurwa zrobię. Siema ziemiak, czy ty byłeś w tym grodzie kraka czy nie? Byłem stary, wczoraj ci już nie odpisałem, wczoraj byliśmy ostatni dzień, a byłem to stary cały tydzień byłem w grodzie kraka, proszę ja ciebie. Siema Duke, pa, jaki design, ale kurwa gość siedział,
10 minut i zrobił. No, fajny design, no, kurwa, dobry design. Co, zaczynamy dzisiaj, nie? Siemano Imix, siemano Imix. Komputery pracują, moi drodzy, no to wszystko jest skamerowane. Na żywo. Jeszcze będzie w archiwum na YouTube. Wszystko, jak leci. Wiecie, o co chodzi, no, to musi być, kurde, wszystko spisane na kartach historii. Żeby się potem zapisać do księgi rekordów, proszę ja was, Guinnessa. Czy coś. O, widzisz, że ja tam flexowałem się na streamach, że wyjeżdżam i na tym, i na Discordzie. Myślałem, że ciebie po prostu nie ma, dlatego wiesz, dupy ci nie zawracałem. No ale chuj, świat się nie kończy, tak jak mówisz. Czuję presję, nie? Trudna gra, podobno. Dużo osób mówi, jak tutaj, że spocona, nie? Ale zobaczymy, press start, wejdźmy w opcję. Przechodzimy wszystko na normal, robimy sobie challenge, kurwa. Skill level normal, to właśnie jest mój skill level, ne? Lajot, fajny, dziękuję. Dziękuję. Pierwszy był śmieszniejszy, ale kurwa cringe'owa jak chuj, dlatego zmieniliśmy. Uwaga, teraz patrzcie, co zrobiłem od pana Siuwa. Pa, teraz co się dzieje. Klikam start. I pa, patera, patera, patera. O, i zegar zaczyna bić. Ja będę mierzył, ile czasu przychodzę gry. Będę sobie porównał z how long to beat. Jak bardzo wolny jestem. Nie, no bo z każdej gry właśnie co będę przechodził, chcę potem zrobić recenzję na YouTube. I będzie mi wygodniej, jak będę po prostu wiedział, ile czasu przechodziłem grę. Będę mógł wtedy użyć tego zdania. Grę się przechodzi około tam 10 godzin. Kumacie wątek, nie? Także dobrze, zacznijmy tę nierówną walkę. No siema Draxon, no dobrze trafiłeś, akurat rozpoczynam kurwa największe wyzwanie w moim życiu, absurdalne i nie do zrobienia, ale próbujmy, do odważnych świat należy. Jak ja za głośno to krzyczcie, miałem zrobić tego autodaka, ale ja dzisiaj dopiero wróciłem do domu, właśnie z tygodniowych wakacji i to wszystko tak wiecie, na momencie robione, bo tak mi się kurde chciało już do świata. Wiecie o co chodzi. Dzisiaj wrócił do mnie komputer, a wszedłem z nim czarny, zanęczyłem, oczyścił mnęczy, pasę, teraz nie ma wcale dźwięk, fajnie nagra. No, stary, wymiana past raz rocznie, to jest w ogóle zasrany obowiązek, nie? Nie wiem, czy ci goście jeszcze wymienią pastę na tym, na karcie graficznej, bo to też jest, stary, ważne. A wiele osób o tym zapomina. I właśnie wymienia sobie na tym, a nie wymienia sobie na tamtym. O ku, oła! Okej. Dobra, czyli jest tutaj ryzyko tego typu, że można umrzeć. Czekajcie, tu jeszcze trzeba ogarnąć jedno. Czy da się tu strafować jakoś sensownie? Bo tak jakby mamy chodzić tylko, że tak powiem, po okręgu, to się zaczyna robić trochę lipa. Jakby się da się, dobra, okej. Już jest trochę lepiej. Aha, czyli po prostu udało ci się na cudzy kosz wjechać. No to w ogóle stary luksus ci się trafił, nie? Cztery wentylatory, się zastanawiam, gdzie ty mogłeś zamontować te wentylatory. Chyba, że po prostu miałeś obudowę Golasa, że tylko było stokowe chłodzenie na procesorze, to wtedy jakiś sens to jeszcze ma. Wiesz o co chodzi, tak se rozkminiam, gdzie można pomontować wentylator w komputerze. Na dwóch playerów to by się fajnie grało, dobra, czasu wstrzymywać jakiś wjechał. Czy czasu wstrzymywać działa tylko tak, że... Nie działa muzyczka? Jeszcze będę musiał sobie rozkminić, jak tu zmieniać brońki. W jakim hotelu nocowaliście? Wiesz, stary, to była... Ojej, Asia, jak się nazywa to coś, gdzie my nocowaliśmy? Aha, czyli to nie była żadna sieciówka, tak? To było, proszę ciebie, jakieś prywatne mieszkanie. A, tym się zmienia broń. Siema, Laro.
Tak czułeś nosem? Ja słyszałem, Larą, że ty w ogóle teraz świrujesz tutaj Nesika przechodzisz. Tego to jestem ciekaw, bo tam dużo gier jest strasznie agrywalnych, nie? Asia, masz pozdrowienia od Draxona. Dziękuję, pozdrawiam Draxona. Dwa z góry, jeden z tyłu, jeden jeszcze gdzieś. A, no to stary... A, jak z tyłu nie miałeś, no to obowiązkowo z tyłu. Coś musi gdzieś wywiewać powietrze. Akurat bardzo mądre. No, dobra. Pięknie. Czyli mówisz, panie ziemniaku, że już masz cały komputer obwiatrakowany. Ja się zastanawiam, czy tak naprawdę te na górze to coś dają, bo też mam niby dwa, bo ze starego chłodzenia, ze starego kompa sobie wziąłem, strzeliłem. Dwie sztuki na górę. Ale czy to coś daje? Poza tym, że ciepłe powie... No może to o to chodzi, nie? Już się zaraz tam... Larond czyta, bo mam tutaj, wiesz, dynamiczną sytuację, że tak powiem. Ale na pewno nie będę tego przynajmniej, bo dużo to antywiny, tak sobie myślałem, że jak przyjdę jakąś gierkę w losie jest znanej tylko czy z biblioteki, no jest też z gier. Aha, okej, na tej zasadzie, bo ja to wiesz, tutaj planuję przejść, proszę ja ciebie, chronologicznie. No, trzymaj się, panie MTU, do złapania niebawem, mam nadzieję. Dziękuję za odwiedzinki. Ale to poczekaj, panie Larond, bo ty będziesz ten, robił to na YouTubku jako filmiczki, czy jaki to tam jest przekaz tego? Bo ja tam nie do końca kumam po prostu tego. U Miyagiego łamany usiuwa na Discordzie, czy ten, że robisz taką fantazję, czy tam masz zamiar robić taką fantazję i tam nie znam detalingu. A, nagrywki bez montażu, czyli po prostu to jak leci, okej, no to bardzo fajne. Ty! Ziemniak! Ale te laleczki czaki was wyścigu, to wiesz kiedy one wyszły? Prawie na samże koniec. Także zanim to będzie, to ja bym tam nie panikował, nie? Do tej pory to już możemy wszyscy pomrzeć. Znając moje ultra super tempo. Fajnie by było, powiem wam, nie umrzeć, bo mamy naprawdę już... Nasz soldier jest już dojebik. Boss! Czekajcie, już prawie dead. Jest. To co powiem, więc jak mnie nagle do kibla weźmie na filmie spa... Aha, okej, kumam. No to bardzo fajnie, panie Laron. Takie coś jest super. A tym razem gra będzie całkowicie... No, stary, ile nas świetnych dialogów mogło pominąć, nie? Aha, ja bym chciał to rozwalić, może? Siema Dante, witam serdeczność. Aha, okej, czyli po prostu musiałem podejść, a nie jak debil się wyprzytykiwać.
z amunicji. Ej, z każdym życiu popełnia błędy. Chyba przeszedłem pierwszą... easy. Obczyściłem ze wszystkie karty pamięci, nic nie mam, zero przeszłości, zerwałem z przeszłością totalnie. Co za zabadzie w nadece, no stary, jak większość, nie? Nie, ale akurat tutaj się fajnie zapowiada. Mhm. I co, już pograne? Słyszę, że mi mieli laser. Save OK, pokazało OK. Ty, Draxona, długa ta gierka? Dużo tam jest dopiero tych? Dużo tam jest etapów? To będą dopiero przygody, da. Ja to w ogóle, stary, jeszcze powinienem kupić 217 CD-erek i te wszystkie gry wypalić sobie dodatkowo. Nie, no co jest? Zacząłem z 20 roku 1000 w takim challenge'u wybrałeś przez... Żebym ja pamiętał, ile tam mogło być etapów, no właśnie. No nic, zobaczymy, póki jak tam się wczyta ten drugi. Nie no, słyszę, że mieli cały czas. Sobie gry pianino na emu, ale w ogóle stary ty, grać w pianino i co? I kiedy uznajesz, że grę przeszedłeś? Nie, resetuję konsolę, to nie ma najmniejszego sensu. Mieli i nie może przemylić. Kiedy uznajesz, stary, taką grę, że zaliczyłeś granie w pianinko? Wiesz o co chodzi? Są tam jakieś kurde ramy, że jest to zaliczone tak samo gry sportowe? To jest kolejna bzdura dla mnie, jak to zaliczyć, że to stary zostało zaliczone, nie? Wiesz o co chodzi? Niby tam można, jak masz tryb kariery, to wtedy okej, okay, ma to sens. Zrobiłeś tryb kariery, to załóżmy, że przyszedłeś grę. Ale jak nie ma trybu kariery, albo samochodówki i nie ma championshipu. Fajna gierka. No właśnie jestem ciekaw. Pierwszy etap naprawdę bardzo spoko. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy będzie trudno, bo ja pierwszy etap przeszedłem po wielokroć, bo to było często na demówkach. Ja grałem nawet w demówkę tego na PSX-ie, nie? Nie pamiętam, że już wtedy mi się to podobało, ale póki co mamy problem, drugi etap mi się nie chce przejść. Nie wiem, czy ja mam jakieś w ogóle płyty CD, żeby w ogóle nawet kurde wiecie o co, gdzie kopię zapasową odpalić. Siema Kajko. Tam są różne etapy nauki, jak skończysz wszystkie, to bum, skończysz gra, czyli na tej zasadzie jest to obrane, okej. Okay. No właśnie mnie zastanawia, jak tutaj wiesz. O, a teraz idzie. No dobra. Ale dupa, bo się traci wszystkie weapony. To już mi się trochę nie podoba. Ciekawe, czy to jest tak, że jak umrzesz, to tracisz te wszystkie weapony, czy po prostu każda nowa plansza się zaczyna od zerowego stanu weaponów. Miałem naprawdę masę zajebistych broniek. Nie mam ich wcale. To jest nie po bożemu. Ale nie, punkty chyba się zapisały. A, okej, ja mam iść. Myślałem, że to wczytywanie. Co to jest takie zielone tutaj? Wybuchówka, tak. Kurde, jak gram w tę grę, co prawda to będzie nadużycie teraz, co powiem, ale kojarzy mi się z taką grą na plejaczka Silent Bomber. Podobny vibe tutaj czuję, tylko że tam właśnie tym gościem podkładałeś te bomby. Tam część z was pewnie Silent Bomberka kojarzy, to był świetny tytuł. Siema Bartek, witam serdecznie.
Silent Bomberek to był niesamowite granie to było. A, okej, okay, czyli tak, taka zagadka logiczna. No, Silent Bomber, trudny, później się robi kurewsko trudny, ale złoto, świetnie się w to grało. Pa, z Flamethrowerem chodzę. No już się skończył. Praise the Kudi, witamy pana Kudiego. Dzień dobry panie Kudi, serdecznie witamy. Cóż tam słychać w wielkim świecie? Yellow Pass muszę zdobyć. Zdobyłem. Easy. Mercy Killing. Pass accepted. Klejam się. O stary! Dragon Fightera! Proszę ja ciebie, ja mam do ciebie prośbę, panie Larond. Jak to przejdziesz, to wyślij mi potem linka. Wyślij mi potem linka, stary, jak to przechodziłeś, bo ja za dzieciaka w to grałem dużo, bo miałem karta na Pegasusa. Ale stary, ja nigdy tej gry nie skończyłem, nie? Wyślij mi linka, ja strasznie kocham ten tytuł. Znaczy wtedy kochałem, teraz nie wiem, czy bym go pokochał, ale wtedy go ultra kochałem. Odebrałem gierki, bo zmywałem, siadłem, a to jakieś przyznanie. Ale jednak wpadłem do ciebie. No i stary, dobrze, że nie oglądasz tych ładnych przystojniaków, tylko wpadłeś do normalnego gościa, nie? Okej, panie Laron, także czekam. Także czekam, bardzo chętnie sobie obejrzę, jak tam grasz w Dragon Fightera. Bo ten Dragon Fighter, uściślimy, to jest ta gra, co se chodzisz fafikiem, zbierasz pasek i się zmieniasz w smoka. O tej grze mówimy, tak? To była dla mnie tak niesamowita gra wtedy. Witam, witam panie Miyagi. Witam kolegę z poprzedniej generacji. To jest to, panie Laron. No, no to czekam. To czekam, czekam naprawdę z penisem w dłoni. Patrzyłem pani na necie, dwie godzinki granie przy tym, chyba rzadko. Raptem 11 leveli, okej. Okay. No to zobaczymy, stary, co z tego będzie. Póki co jest nieźle, jak widać jeszcze żyje. Prochnów gra w Babsi 3D? Babsi 3D, stary, ja pamiętam, ty też pewnie pamiętasz. Ty też pamiętasz pewnie, stary, chyba że cię nie było tutaj na streamie moim z Babsi 3D, bo ja kupiłem Babsiego 3D. Kupiłem Babsiego 3D. Pograłem w niego na streamie i po streamie go zaraz sprzedałem, stary, tego samego dnia. To było niesamowite. Takie gówno, że aż wstyd to trzymać w chałupie, nie? Dosłownie się Millennium Soldier grało się w pełni. Ja właśnie proszę ciebie, Miyagi, pierwszy raz grałem w demówce na PS1, potem grałem w demówce na Dreama. No i teraz przechodzę pełniaka, nie? Kaszczan tu kiedyś był właśnie, jak grałem w demko i mówi, że chyba tam z tobą coś próbował rzeźbić w to na kompie i że wam kurewsko nie szło. Nie wiem, ile tam w tym prawdy, ile w tym falsyfikatu. Ale właśnie coś Kaszczan takiego przewijał. Jak tam, panie Miyagi, wczoraj się udało tego Maria skończyć, bo widziałem na Discordzie wielka radocha, ale z racji tego, że mnie nie było, to nie za bardzo kumam wątek. Nie było mnie na streamie wtedy, ja cię od lutego w 2000... Aha, dobra, no to stary, ja robiłem streama z Babsiego 3D, bo kiedyś mi to ćwikła wybrał. I na tym streamie się nie zjawił swoją drogą. No ale to było takie gówno, że sprzedałem to potem. We dwójkę dwa razy ciężej, jest ciężka gierka. Dla mnie jest póki co przyjemnie, ale nie mówię hop, bo to jest dopiero druga planża. ...70 gwiazdek zebrane, napisy końcowe, wiecie... Oby Millennium Soldier pękł szybko, oby, oby! Ja to już wiesz, stary, oczywiście dopiero zacząłem... Gram dopiero 18 minut, mam ten kultowy zegarek dodany. Gram dopiero 18 minut w Millennium Soldier, już miałem pierwszy problem, że mi się plansza nie chciała wczytać. I już, stary, się zastanawiam, co będzie kolejną grą, nie? Jednego dobrze nie zaczął, już by zaczął grać w kolejne.
Ale jak stawisz ci punk pierwszy tytuł, to zajebiście. I co teraz będzie, panie Miyagus, u ciebie? A teraz już wiesz, do końca tygodnia jestem w chałupie, także na pewno wbiję coś zobaczyć, nie? Ała! Żyćko by się jakieś przydało, bo jest chryja. A, Pilot Wingsy, dobra, Pilot Wingsy to ja stary widziałem, że tak powiem, Pilot Wingsy widziałem na żywo, jak grałeś wtedy u tego, u Suvika na Switchiku. To był piękny widok. A u mnie co jest numerem 2? U mnie właśnie numer 2 to jest, wiesz, że tak powiem, ruchomy temat, bo dużo gier wyszło jako startery na Dreama, no i jakby świat będzie wybierał, co będzie kolejną grą. Bo mi to tam generalnie koło dzyndzla lata i tak wszystko będę musiał przejść, nie? Także zobaczymy, co tam, wiesz, wybiorą ankietowani. Zaraz wracam ogólnie. Spoko, czekamy. Ja się nigdzie nie wybieram. Mi się tutaj dobrze siedzi. Mi się bardzo w to przyjemnie gra. Przede wszystkim Hostage Resukret, Resukret. Hostage. A, Flamethrower jest zajebisty, tylko że kurwa blisko trzeba. Pierwszą mafię, tylko tą oryginalną, okej. Nie wiem, ja nigdy mafii nie lubiłem. Pierwszej. Dwójkę przeszedłem, dwójka była super. Ale jedynka mi się wtedy nie podobała, bo ja wtedy byłem mocno na etapie grania, że tak powiem, w GTA i mnie wkurzało, że to jest takie wolne. Ale jak Sylw przechodził na Xboxie, to siedziało mu to bardzo. Także może jest dobre. Sylw jest dla mnie jakimś tam trochę wyznacznikiem, mamy bardzo podobny gust do niektórych gier. No kurde, ostatnie życie. Siema panie Ebi, witam. Co ten gość nie dostaje w ogóle obrażeń? A, czyli po prostu wycięli jakby. Pewnie coś z licencją. Okej. Ty, ta broń to w ogóle działa na nich? Dostaje gość, ale nie umiera? Strasznie to ci... No kurde tych... Ho! No joj! Nie gadaj, że teraz będę musiał etap od nowa. No jak tak, to nie fajnie. Jak tak, to nie fajnie. Pisze się do księgi gości. A, kontynuuje jest, dobra. Co dziwne, na normalu, a tak łatwo, kontynuuje są. Mafia 1 jest tak, że ona ci nie daje strzelania od razu. Pewnie, stary, masz rację. Ja w to grałem, jak to wychodziło, nie? I potem już nie ponawiałem próby, także słuchać mojej opinii na temat mafii, to stary, wiesz, jakby zapytać się Edyty Górniak, co sądzi na temat trzeciej płyty Darkfront, bez sensu. Ale wtedy, na tamten czas, mi się to nie podobało, wolałem grać w GTA. Okej. Okay. Czyli zrobiliśmy pułapkę. Level complete. Elegancko. I teraz tak, zapiszemy i ciekawe, czy się odpali nam trzecia... O, teraz już działa wczytywanko. Okej, okay, czyli wtedy coś, konsola dostała laga. Kurde, jak ja sobie przypomnę, jak żeśmy w tego Evil Twin grali i tam co chwila konsola dostawała laga, półtora godziny do save'a i nagle, kurde, nie działa, nie? To były straszne dni.
Okej, o, wielki napis Rage. Nie, ta broń bez sensu tutaj. 250 bym wolał życie, bo go nie mam. Gra mi nie chce zaoferować życia. Dobra, pękł. 250. Ała! A to za co? A, o i teraz apteczka, super. Ponoć tworzą Mafię 4. Panie Słuchaj, ja tam nie wiem. Ja fanem Mafii mówię, jakimś ultrasem nie jestem, grałem tylko w dwójkę, także przecież... Co jest? I mi się dwójka podobała naprawdę, nie? Okej, okay, pierwsze dwie plansze były easy. Teraz już się zaczyna, widzę, że gaming dopiero. Trzecią nie grałem, trzecią wiele osób jebało, ale teraz wszyscy jebią wszystko, więc nie ma co wierzyć, nie? Siema, Nietor Trójki Kaczuszki. Nietor Trójki Kaczuszki, rozumiem, że... Ojej. Ostatnio byłeś odbytonem, a tak naprawdę to ty byłeś żeberkiem. Dobrze kombinuję, to ty jesteś tym człowiekiem, tak? Siema, przechodzisz całą grę czy dę? Siema, Henio, przechodzę całą, przechodzę calutką. Od lewej do prawej, że tak powiem. Okej, okay, czyli teraz kaczuszka jesteś, dobra, muszę stary, wiesz, przytłoczyć sobie, ja zawsze muszę potłoczyć te ksywy, żeby potem nie było żadnej wtopu. Okej, okay, to są samonaprowadzarki! To są samonaprowadzarki. Ty, plansza się sypie! Plansza się sypie! To będzie często umieranko. Słuchaj, dobrze, Draxon, że jest safe, że tak powiem, po każdej planszy, a nie, że mamy safe tylko... Żaden. W sensie, że musisz całą grę przejść jakby na jednym HP-ku, nie? No tak, jak jest jeszcze safe po każdej planszy, planszę przejść 50 razy, to jest wszystko jeszcze do przeżycia. Mamy super broń, samą naprowadzarkę, nie ma czym się przejmować, nic, tylko strzelać. To prawda, ta broń nie zawsze działa wyśmienicie, ale działa. A i tu jeszcze trzeba uważać, bo wychodzą z rury gazy. Dawaj mi samonaprowadzarki. Oj, oj! Okej, czyli jak wyskakuje Mercy Killing, to znaczy, że zabiłem hosta. Człowiek się uczy całe życie. I ile wyszło starych tych gier na Xboxa? Tylko z Xboxem to teraz to jest bardzo chybotliwy temat, nie? Mnie się wydaje. W sensie, że... W sumie nie wiem, co mi się wydaje. Nic mi się nie wydaje. Tam nie było jakiejś tam blokady, coś tam, nie? I to bez różnicy, na co sobie kupisz. Ojoj, ojoj. Dobra, jeden up extra life, to było ważne. 1200, no to w sumie dużo i mało naraz, nie? Biorąc przez pryzmat cenę, po ile te gry chodzą, no to mało. Wiesz, o co chodzi, że dużo by nie trzeba było pewnie wydać, żeby zebrać całość. Jakby ktoś chciał zbierać całość, nie polecam nikomu. Dużo nerwów, nie warto. Okej, okay, i czy my tu teraz mamy tak? Okej,
A i znowu hosta zabiłem. Ale jak ktoś chce się bawić, zabrać sobie wszystkie Xboxy, spoko. Także co mówię, dużo nerwacji. I kurde, potem jest to poszukiwanie tych ostatnich tytułów, jeden czy dwa tytuły ostatnie, które są kurewsko drogie i kurewsko chujowe. Dobra, dobra, pięknie. O! Hościk! A i hościk daje ci 10 hapsa. Okej, okay. Apteczka. To są ważniejsze rzeczy. Aha, apteczka, stracił życie. Poszedł za koparkę i dał się nabrać. Apteczka! Super. Hościk. Bez kidu to by był szczos, jakby w jakiejś konsoli tam wyszło tych gier 2137, nie? Tworzona jest... Widziałem tego newsa. W ogóle teraz fani te stare Tomb Raidery, tą pierwszą pięciologię od jedynki zaczęli oczywiście... Zaczęli robić z ray tracingiem, nie? Wrzucili jakieś tam demo łamane na trailer na YouTube. Totalnie nie dla mnie takie coś. Powiem ci, Larond, jakbyś chciał sobie zbierać full seta, to wujek Paweł ci radzi. Virtua Boy. Jak ja się teraz jaram. No powiem ci tak, Half-Life okej. Okay. Bo Quake'a na przykład dwójeczkę jak zrobili z raytracingiem, okej, okay, ale Tomb Raider... Podsmokałem, wiesz o co chodzi. Totalnie to do mnie nie przemówiło. Ale wiadomo, na pewno znajdą się jakieś świry, które będą to kochały. Dla mnie tam za bardzo wszystko błyszczy. Racing, po co? No właśnie, po co to komu? Też z tego samego założenia wyszedłem. Nie no, tego Tomb Raidera to po prostu, jak dla mnie, to tam za dużo świeci, nie? Rozmiar Lary został, że tak powiem, w porządku, bo grafika jest mocno tamta, tylko że właśnie wszystko błyszczy, wszystko jest takie kurde wypolerowane, wiesz. Egipt taki nie był, ani kurde Tybet, wiesz o co chodzi. No oj. To mi się nie do końca podoba, no ale nic, ja tam się nie znam. Jak fani to robią i ludziom się to podoba, no to dobrze. Nie. Ja nie jestem fanem tego. Oho! Pewnie zaraz jakiś duży kurde ogromny gościu wyjdzie? Tak to wygląda, jakby miał tu wyjść. No a jak? Bonio! Myślałem, że powiem coś mądrego, nie powiem. Ała, no i apteczka teraz spadła, no jakie to jest nazłościowane. Apteczka ci wypadnie, gdy już umrzesz. Gadamy o tym. Nie, to jest w ogóle stary, jest w ogóle inna przekmina. Ten co robią 2 lata, to akurat spoko wyglądał ten dwójki. Znaczy mnie się podobał Ultra. Bardzo... Fuck! Bardzo ładne to było, ale ten co tutaj teraz robią to...
To padaka dla mnie. Właśnie, PDK się wpisze na listę. No, gramy dalej. No wiesz, mam nadzieję stary, że wezmą to i jeszcze poprawią. O, wyskoczyła wam reklama. Taka kurwa ten. Taka ten, tam kliknijcie w linka, podobno za to dostaje też flotę jakąś, nie? Ale nowa klawiatura by wam się przydała, zawsze możecie sprawdzić ofertę na Allegro lokalnie. Czas! Mamy czas. Wpisz stary Tomb Raider RTX i ci powinno wyskoczyć. No ciekawe, który pierwszy się wypszczyka. Aha, weaponaucik. Tam sobie poprzeglądaj te oferty, może coś dostanę z tego bez kitu, hajsu. Warto spróbować, kurde. Czas, dawaj zegar. No nie. Ty, no ile mu zostało? Jeden haps? Dwa? No kurde, trzeba w odpowiednią nogę mu trafiać, nie? Dobra, jesteśmy nieopodal. Apteka, bierz aptekę. Dawaj. No nie no! Jeez! Ty no jedno bicie mu, no jedną uderzonką mu zostało i kurde zginąłem, nie? Ale dupsko blade. No i, a, i koniec planszy, dobra, tyle dobrze. Udało się level kompletę kolejny, jeden secret net znalazłem. Mam od czorta punktów. Ty, dobrze idzie, czwarta plansza. O, trzeba zapalić. No co za dużo to... Jach, kill em all! Kill em all mnie napisali. No, jakby cały czas była maszynowa, to już się tak przecina. O! Dobra, to ja już mile jest. Też zabierz. Pas akcepty. Dobra, to ja sobie w międzyczasie będę jeszcze palił. Fuu! Ale zapauzujmy, bo tu kurde jest szkoda. Ten, a poczekaj, to ja teraz jeszcze muszę stoper zapauzować, bo to jest przerwa. Klikam. Stoper się pa... Na, nowoczesność. Fajna gra. Póki co jest naprawdę przyjemnie. Także na czym my to skończyliśmy? No i ten Tomb Raider właśnie z RTX-em. No jest coś takiego. Właśnie gdzieś to wrzuciłem, bo ja tam jestem na jakiejś grupie Lara Croft Poland czy coś. I gdzieś tam właśnie to wrzucili. Ja tak sobie patrzę, widzę. No fajne, ale właśnie za bardzo błyszczy. Najfajniejszy był sprawdzeniem według mnie starych Tomb Raiderów, to by było danie 60 klatek po prostu. To by wszystko zrobiło. 60 klatek już w ogóle jest wszystko zrobione. Bo to uważam, że jest... Bolączka. Tylko, że z drugiej strony jak jedynkę próbowali odratować 60 klatek, to już kurde inaczej się trochę grało, bo nie było tego feeling. Jak nie urok to straczka, bo na komputery fajnie dwójkę zrobili, bo wiecie, widescreen jest naprawdę odpowiedni, w sensie, że dobrze zrobiony, rozdzielczość do 4K, super, bo jak już tam dodatkowe filtrowanie tekstur dochodziło, to w ogóle wczoraj oglądałem dwójkę Tomb Raidera,
co jest ten coroczny event, co i tak speedrunują te gry, wiecie o co chodzi, co tam siedzą sobie ludzie na publiczności i jakoś to się nazywało, nie pamiętam, no ale wy wiecie o co chodzi, bo wy siedzicie w tych internetach więcej. Jakiś gość, Tomb Raidera dwójkę, całego, od lewej do prawej, wszystko, bez sekretów, tylko aby przejść, w nieca... oszukuję was, w godzinę jeden chyba zrobił, w godzinę, zaokrąglimy do godziny, w godzinę Tomb Raidera dwójkę. Ja tak patrzę, mówię, co jest z całą gościa, aż to obejrzę, bo mnie zaintrygował. Oglądam, o jak on to robi. Niesamowity człowiek. Takie triki, tutaj tekstura, tu ściana, tu skaczesz, tu się przekręcasz, tu to podnosi, fiu, przenosi cię gdzieś tam, co jest? Tyle lat grasz w grę i nagle się okazuje, że ty kurde nie umiesz to grać, nie? Znaczy, że on umie, tak zna dobrze tę grę, że on hakuje, nie? Niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. Kurde, muszę jeszcze trochę ten czacik obniżyć, bo widzę, że mi kawałek napisu wychodzi poza, kurde, tą super szarą ramkę. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Będę musiał to poprawić, tak troszkę ten i będzie wtedy dobrze. O, ale grają. Ale te podłogi świecą się tam. No mówiłem stary, że za bardzo się świeci. No właśnie to samo mówiłem. No właśnie i wiesz o co chodzi. Tak nie wyglądał proszę ciebie Egipt czy tam kurde Peru, nie? Że wszędzie się błyszczało jak psu jajce. Jakby te świecidełka zmniejszyli, zrobili to jakoś mądrze, to by było naprawdę spoko. Też się cieszę, że wyszły mod RTX z pierwszego z tego samej Half-Life'a. Fajnie to wygląda. No, w ogóle teraz jeszcze ten Nvidia ma robić jakiegoś DLSS-a 3,5, który ma mieć wsparcie dla kart 2000XX, nie? Także też jestem w szoku, że w ogóle coś takiego zrobili. Myślałem, że jakby wiecie, nowa technologia to już te stare oplują, a oni jednak biorą i chcą supportować stare karty. To bardzo miłe z ich strony. No i to RTX Remix. A co to znaczy ten Remix? DJ jakiś to robił? Robione tak, żebyś nie zapomniał, że masz RT włączony, tak, żebyś nie zapomniał, że ci stare obciążenie karty skacze do 100%, nie? Dobra, odpauzowuję czas. Sekundy się nabijają, lecimy dalej. Takie oprogramowanie, okej, bo ja to wiesz. Ja zawsze dopiero łykam technologię, jak już jest przestarzała. Złożyłem sobie majestatyczną maszynę do grania w gry. Nie gram w gry. W sensie gram w takie gry. Blue pasik potrzebny. Boś ty boomer jest, no właśnie, coś ten stary jest. O, a to chcę. Co byłeś w tej Warszawie, ale w jakiej Warszawie? Ja w Warszawie jestem stosunkowo często, mam rzut beretem do Warszawy. To jest było komputera, który spojrzał przyszłą generację. No właśnie, stary, to jest o mnie. To jest o mnie. No ej! Nie za szybko? Chociaż z nowszych gier muszę przyznać, przeszedłem Horizon Zero Dawn, się bawiłem dobrze.
Ej, oni są... Ojoj. To już nie będzie tak łatwo. Tam gdzie smog wawelski ze Stary Kraków. Byłem. Dzisiaj wróciłem dopiero. Half-Life 2 będzie miał 20 lat, stary! To jest przerażające, nie? Że to wszystko już są takie starzywa. A my dalej jak małe dzieci. A przecież to dopiero co wczoraj wyszło. A, to jest pułapka? Aha, jak ja mam tutaj tak... Nie no, to wydziela pole. Ała! O kurde, to będzie trudny level. Powiem ci, że ładnie. Kraków naprawdę fajny. Na tydzień trochę za długo, ale tak sobie na 3 dni pojechać czy coś, to spoko. O, sekret znalazłem. No, życie dodatkowe, proszę. Myślałem, że tu będzie plansza dalej, a tu się okazało, że znalazłem sekret. Czy ja się dostałem do statku kosmitów? Siema, Baero, witam serdeczność. Co tam słychać, wariacie? Ale rzeźnia. No a co tam się stało, bo ty miałeś tego asteroida, że tak powiem, podłączyć pod komputer, bo coś tam ci się wykrzeczyło. I właśnie nie znam dalszych losów samochodu. Jakby nie patrzeć, marka bliska memu sercu. Ała! No dobra, mam zdobyć jeszcze jeden klucz gdzieś. Ale tu nigdzie nie ma takiego kluczyka. A może tu? Na przykład. Okej. I co teraz? Listwa zapłonowa, ła! No to już trochę szmelcu pójdzie. Ciężko ma odpalić i zaraz gaśnie. Ile listwa teraz do asteroida? Ziko. No to jeszcze nie masz takiej tragedii. Myślałem, że o wiele większe koszta będą.
lepsze 450. No jak to będzie pchał lepszą kurde do Astry? Wiesz o co chodzi. Ups, za blisko podszedł. Dobra, czyli na pewno nie tędy. Ty, no dobra, zdobyliśmy kurde zielony ten. No i co w związku z tym, że my to zdobyliśmy? Jak to jakby mamy wszystko zablokowane? No jest straszna rzecz. Więc jak cewka w fieście, bo w okolicach co może... Wiesz, zawsze na opartego możesz poszukać stare po prostu używki, ale czy to tędy droga, to też inna kwestia. Aha, po prostu tak. Siłą trzeba było wejść. Wiesz, używkę możesz sobie zawsze gdzieś tam sprawić, może ktoś blisko by miał, ale właśnie czy to wiesz, czy tędy droga, nie? Ta wersja gry jest ulepszona względem PSX. Pewnie masz rację, no wyszła później, także mi się wydaje, że ona bardziej bazuje na wersji PC-towskiej. A wersja PC-towska pewnie też tam miała jakieś bonusy, ultra, dojebix, coś tam, coś tam. Nie zmienia to faktu, że gra się zapowiadała łatwo. A jednak co etap jest coraz trudniej, no może i tak powinno właśnie to wyglądać. Na handel będziesz ją wystawiał? Okej, pass accepted. Aha, bonusiki, dobra. Super i życie. No ty który masz rocznik tej asteroidki? Fuck, czas. A, bo tam się strasznie długo pierdziliłem jak matka z łobuzem. No właśnie, miało prawo mnie zabić. 2004, to mutka. Który to etap? Czwarty czy piąty? Ała! Ty, no jeszcze tutaj ten czas. Ojacie, to jest... Ojej! Za bardzo nie wiem co ogarnąć. Stary, Volvo kupuj. Nie pożałujesz. Jak się przesiądziesz ze stołków Asterki, stary, do kubełków Volvo, poczujesz komfort. O której zaczynam grać. Tutaj masz taki licznik w prawym górnym. 48 minut gram w tę grę, czyli zacząłem jakoś godzinę temu, nie? Boss. A gdzie ja jestem? Aha, tutaj ten Mikrus. Okej. Siaprzemo, witam serdeczność.
Ty, no nie, no z tymi limitami czasowymi w tej grze, z tym poziomem trudności, coś czuję, że będziemy gnili jak gnili w tej grze. O 20 czy 19? O 19:30. Powiem ci, że Volvo teraz, stary, tak jakoś dużo ich się sprzedaje, że myślę, że nie będziesz miał problemu z zakupem tego w dobrej cenie. Jakiegoś spoko modelu. Wiadomo, że samochodu teraz, stary, za piątkę już nie kupisz, bo już nie te czasy. To można było sobie kupić samochód za piątkę. Nie no, kurewsko trudny ten etap. Ponownie serio nie muszę. Przechodziłeś, proszę ja ciebie, również, że tak powiem, i oni muszę 4? Taki, żeś szalony był? I jak po drugim razie przechodzenia oni muszę 4? Lepiej weszło? No oni tu jeszcze w ogóle nie dają dodatkowych broni i tych fafików się tutaj respi... O, broń. Ale jak podejdę do niej, to mnie zabije ten kurwa wirażyk. W sensie boss cały. Obrotowy. Nie wiem jak go nazwać ładnie. Także jak nie urobi to straczka, i tak musimy umrzeć, i tak musimy umrzeć. No i umieramy, nie? Ostatnie życie nam zostało. A przesuń się, kurwa, daj mi ten machine gun! Dobra, ostatnie jajo zostało chyba. To jajo to widzę, że też tak trafią na słowo honoru. Weapon out, nie. Dobra, poszedł. Że mam historyjna. Ci są foto i wiadomo skąd strzeli. No, tylko że widzisz. Auto z turbo to ma ten problem, że to turbo się może spierdzielić. Więc wolno z sakiem nie masz takich problemów. Mnie, Przemku, muszę kiedyś przejść w ogóle to oni muszę czwóreczkę. Mnie tam, stary, najbardziej zaskoczyło to, że ona jest na dwóch płytach, nie? Okej, przeszedłem etap, ale jest sytuacja o tyle głupia. Że, poczekajcie, ale jak wezmę sobie na przykład drugą kartę pamięci, bo ja nie chciałbym zapisywać na tym samym slocie, bo jak się okaże, że potem te continuesy mi nie wrócą, jestem w dupie i muszę całą grę garować od nowa. To będzie wtedy problem, a jak sobie wezmę, zapiszę na przykład na innej karcie pamięci, mam nadzieję, że mam na niej miejsce. Ciekawe, czy to się w ogóle zapisało. Mam tutaj VMU. VMU to ja chyba mam stary ze 4, także dziękuję za tę oskalę, ale nie potrzebuję. A po ile gonisz, tak z czystej ciekawości? Bo ja nie wiem, w jakiej cenie teraz w ogóle to chodzi. Bo ja to kupowałem, wiesz, zebaja całe pady z VMU po 3-4 funty. Ale nie wiem, jakie tam ceny teraz u nas są, że tak powiem. Thank you.
przykład na etap typu dżungla. Na siebie podniosi 2K za sztukę. To jest stary dobra cena. Ej no! Był przedmiot, nie ma przedmiotu. Czego nie będę sprzedawał cały zestaw na internetach. A, czyli byś sprzedawał całą konsoletę już z tym, z tematem. Szkoda tej konsoli sprzedawać. Ale rozumiem sytuację. Dobra, gram bardziej pozycyjnie, aby mnie nic nie zaskoczyło tutaj. Rozwalmy ten kontener. Może wyskoczy z niego jakiś ultra bonus. To już nie ma z czym do ludzi. 2 HP mam, no właśnie. Ciężki mat z automatów. No czuć! Tylko, że właśnie teraz mi się skończyły wszystkie kredyty. I okej, game over. Ja to wszystko rozumiem. Nie wiem, czy mi się zapisało, bo zmieniałem VMU w czasie rzeczywistym. Nie zapisało mi się na tej, dobra. Czyli będziemy musieli tamten etap od nowa robić. Oj, kurwa, de schody się zaczynają, ne? Little Nightmare 3 wyjdzie w przyszłym... Wiem, Draxon, że ty jesteś wielkim fanem, ty chyba dwójki, ty nawet jakąś tam Collector's Edition sobie kupiłeś, czy coś, nie? Kredyty się okej, czyli z kredytami jest tak, że one się zapisują totalnie nie po mojej myśli. Czyli musimy być po prostu dobrzy w tę grę. No ja na twoje miejsce tego Dreama bym zostawił, bo to wiesz... Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zaraz znowu stówka więcej będzie to chodziło. A nie ma easy do ustawienia? Jest stary, ale ja wiesz, ja na challenge'u przechodzę challenge, ja przechodzę na normalku. Tak sobie nasrałem w wełbie. Robię stary coś raz, a porządnie chcę. No SNES Mini, ja kiedyś chciałem kupić SNES Mini. Potem jak kupiłem Switcha, to się okazało, stary, że te wszystkie mini konsolki to na chuj mi potrzebne. Jak te wszystkie gry, jak chcę rzekomo, proszę ja ciebie mieć na oryginale. No to i tak rzekomo mam je na oryginale, no bo w tym Switchu, w tym abonamencie są te gry. Także tego, wiesz, tą konsolkę to już tak się trzyma wtedy bardziej dla hecy. Wiesz, z NES-em Mini jest jeszcze ten plus, że jakby... Jak chcesz se popiracić, no to se możesz, nie? Bo se wrzucisz te romiki i okej. Blue Stinger na hardzie, mam nadzieję. Ja co stary, do Blue Stingera w ogóle będę musiał wgrać patch, żeby cała gra chodziła po tym, po lepszym kablu, nie? Bo w oryginale jak odpalisz, stary, no to jest ten problem, że voice działa szybciej niż gra, nie? I trzeba grać po tym gorszym kablu, żeby było zsynchronizowana, to jest absurd. Ale na szczęście, wiesz, internet wymyślił patcha. Ponoć mają dodać gry z GameCube'a jeszcze? No to już w ogóle baja będzie. Okej, czekam, stary. Ojoj! No i dobra, jak tutaj wezmę... Ojej, nie, my całą grę powinniśmy od nowa zaś. No ci z tymi miotaczami ognia, to mnie robią jak chcą.
Trzeba naprawdę trzymać dystans. Wtedy jest jeszcze szansa, żeby coś tu ugrać, bo tak to w ogóle można zapomnieć. Fajnie już sobie graliśmy, teraz musimy grać ciężko. No właśnie o tym mówiłem. Jeszcze do tego czas nas goni. No ale nic, teraz już jesteśmy, dzisiaj jesteśmy trochę mądrzejsi, bo już wiemy gdzie iść i z grubsza co robić, żeby było nieźle. Wiemy też gdzie jest sekret, bo żeśmy go odkryli ostatnio. Wiemy, że sekret jest tutaj, że tu nam spadnie życie. I dołącz się potem... No da się tak zrobić, stary, da się tak zrobić. No nie! Zagadałem się. Dobrze, też życie znaleźliśmy, szkoda, że też życie zmarnowaliśmy. Ale wiesz, co mi to da, stary, że ja się połączę, jak on jakby moje końsy zużyje, nie? Jakby to było, że ci dochodzą dodatkowe żyćka, to wtedy stary, pierwszy bym był, który to robił. No właśnie, ta ilość śmierci, stara, tu widać, że śmierć działa naprawdę nie na moją korzyść. W sensie, że szybko się umiera? A co ci tak, bo drugi ten player jak dołączy, widzisz, teraz biorę i zużyłem z puli kredytów i mi dwa kredyty zostały. Także stary, to w ogóle nie ma najmniejszego sensu, bo to szybko się wypszczykamy ze wszystkiego. Dlatego na dwóch ta gra może być kurewsko trudna. Bo tak jakby mi dochodził za dara dodatkowy gościu stary, to byśmy to robili. A nie pamiętasz mi jak było na easy? Czy nie graliście, nie próbowaliście na easy? Bo na easy może jeszcze by było to na dwóch w miarę do zrobienia. Okej, okej. Dobra, dobra, tu jeszcze te zieleniaki. Najgorzej jak ten zieleniak w ciebie wpadnie. Wtedy już od razu kill. Instant. Który level? To jest stary czwarty. Czwarty level i już wiem, że grę będę musiał zaczynać od nowa. Bo wiesz, save'y są, ale continuesy ci nie przechodzą. W sensie, jak już zużyłeś kredyty i ich nie nastukasz gdzieś po trasie, no to niestety, nie? Także zaczął grać w grę i już wie, że będzie musiał przechodzić jeszcze raz. O, następny co jakiś challenge robi, tak. Siema panie Kuba, witam serdecznie. Dobra. Co tam jak tam? A zależy stary o co pytasz. U mnie wiesz, zawsze jest... Wszystko jest zawsze dobrze.
Tylko wiesz, wkurzyłem się, bo zacząłem grać w grę, gram już w nią godzinę i 4,32 sekundy i wiem, że będę ją musiał grać jeszcze raz. To jest mój największy problem w tej minucie. A poza tym wszystko cycuś. Chyba, że nagle stary się okaże, że jestem dobry, nie? Czemu? Ojej, 20 sekund temu to mówiłem, ale stary, zrobię to specjalnie dla ciebie jeszcze raz, bo jesteś bardzo rzadko, to mogę to jeszcze raz powiedzieć. Okazało się, stary, że tutaj masz te kredyty, widzisz, nie? I są save'y pomiędzy etapami. I są save'y pomiędzy etapami, no i stary, wszystko jest cycuś, nie? Tylko, że masz save'a, no i te kredyty on ci zabiera. W sensie zapisuje ci, ale z tym stanem kredytów... Co? A, bo nie miałem grimpa... Fuck. Rozumiesz. I teraz jak przejdę planszę i będę miał dwa kredyty. Jak będę miał dwa kredyty i zapiszę grę, to w następnym etapie mam te dwa kredyty, rozumiesz? I się te kredyty w końcu pokończą. Kuba był rzadko miał bana przez pół roku, Kuba u mnie miał bana, a Kuba u mnie nie miał bana z tego co kojarzę. Siema Bucha i witam serdecznie. Ogólnie miał bana. Aha, ogólnie miał bana, okej. Bo ja to pamiętam, że z Kubą miałem zawsze... Zawsze w porządku stosunki, przynajmniej z mojej strony były w porządku względem niego. A co on mi tam gadał na mnie u innych, to już jest, wiesz... Jego sprawa, nie? Ale Kubuś zawsze był w porządku tutaj. Ale fuck, kurwasz! No i właśnie, miota czy ognia? Ogień najgorszy żywioł. Bo ty mnie nie obrażasz jak Miyagisiów. No nie mam stary powodu. Ale widzisz, to jest właśnie ten największy absurd, stary, że ja cię nie obrażam, jestem w porządku, na domie wbijasz raz na ruski kurwa rok, proszę ja ciebie, gościu, no co jest z tobą? Ta gierka jest pełna do expandable, bo to jest stary expandable, ona w pełnym tytule brzmi stary, już ci pokazuję, Millennium Soldier Expandable. Przepraszam, postaram poprawę. Dobrze sta. A no i kurwa i właśnie, expandable czas się skończył i umierasz. A nie mogę wam dać pełnego tytułu, bo mnie kurwa mój zajebisty layout się nie wpasowało. Nie, no tą brońką to zaraz będzie ten kurde jeszcze zasrany boss. Nie, ja tę grę muszę zacząć od nowa, nie? Za dużo żyć zmarnowałem na bzdury. Rodzina grania psów w dupę. Z boku to są postacie z tego filmu. To było expandable. Ty, no ale bez kitu w oknie się odbija gra, no. Gdzie ja jestem? A, jestem, dobra. I tak, mam machine gun i to jest jedyny plus tej całej sytuacji, że mam machine gun. Ja może się uda, ale z jednym kredytem to i tak gówno, nie robota. Teraz już wiem jak to działa. Właśnie to jest najgorsze, że jak drugi raz to ale gówno. Nie widzę się, gdzie ja jestem? A tu, dobra. Teraz się widzę. Mieliście kiedyś rozkminę ile życie ma FPS-ów? W sensie rzeczywisty świat? Najlepiej dokazać wszystkim wypierdę. Nie! Nie! Zgniecie mnie! Zgniót mnie! No i ostatni kredyt i to w ogóle nie ma sensu, nie?
Nie, zaczynamy tę grę od nowa. Przerywamy dochodzenie. Zaczynamy grę od nowa, to nie ma najmniejszego sensu. To się nie uda z taką ilością tego wszystkiego. Bo ja sobie przeszedłem te plansze, ale teraz nie mam w ogóle żyć. 30 jak nic, no stary, 30 to mi się podoba. Między 30 a 60 nie ma różnicy. To jest piękna, piękna kmina. Ale fajnie gierka wygląda, bardzo w porządku wygląda. Zresztą na Dreama, o dziwo, wszystkie gry wyglądają co najmniej nieźle. Nie wiecie o co chodzi, przeszedłem, okej, okay, super. Jestem niesamowity, przeszedłem sobie planszę. Overwrite'uję, no bo nie mam wyjścia, tak? Jak to nie zapiszesz i zaczynasz kolejną planszę. Dobra, ale przejdźmy sobie. Zobaczmy jak to wyjdzie, ile się zmieścimy. Jak widzicie, kredytów mamy już zero. Że jak to nie ma stary 120 fps w 4... Stary, no powiem ci tak, no wszystko najlepiej by było jakby tak działało, ale... Jakby życie nam pokazuje już od kurwa 80 lat. Jeśli chodzi o gaming. Może ty nigdy kurwa nikomu nie dogodzisz, nie? Poznawanie leveli i zaczynanie gry od nowa jak na NES-ie. No! No tak stary właśnie tutaj jest. Zachciało się grać w arkadowe gry. Ale ja oczywiście się nie poddaję. Jeszcze trochę gry pozycyjnej poświruję. Może coś mi się uda jeszcze wykręcić. Tak, Draxon, ja ci powiem, że... Już tak się rozpieściłem, że 60 fajnie jakby było, nie? Asia! Gdzie jest? Babę mnie wywiało. Asia! Asia! A, masz pozdrowienia od Arturka! Dziękuję, pozdrawiam Arturka, jest i baba. Już myślałem, że cię wywiało, że święty spokój będzie. A tu, a. Widzicie, moi drodzy, nie może mieć wszystkiego, nie? Na czym to skończyliśmy? Poszła pewnie tego przystojnego pana z dołu, no. Nie po części gra jest płynna i nie tnie 30 starczy jak najbardziej. No i stary, to jest dobre. To jest dobre, że wiesz. Cieszmy się z małych rzeczy, bo dużo szczęścia w nich zapisane jest. Jak tam jakaś ta Sylwia Jędrzejewicz śpiewała, czy inna tam grzeszcza kówna. Mnie już kurde te 60. Jak są stare tematy, to jeszcze przymknę oko, nie? Wiesz o co chodzi. No Tomb Raider na przykład w 60, jak dzisiaj gadaliśmy, nie? 30 jest wystarczające, bo już człowiek się przyzwyczaił, ale jak coś nowego, to jednak bym wolał, żeby było te 60. Ale to pu. This is kurwa usprawiedliwiet. Teraz to mnie wkurwił, nie? Pass accepted, no dobra. Co mi tu dasz? Ten far, dobra. O, i teraz już nic nie mogę zrobić. Wszyscy to wiemy, że nic nie mogę zrobić. Wiemy, to wiemy. Game over. Wczytam grę, zobaczymy ile będę miał tych kredytów. Bo jak się okaże, że mam naprawdę tylko ten jeden kredyt, to z tego kurwa firmy nie zbudujemy. Load game. Level 5. Czyli doszliśmy gdzieś do połowy gry na jednym tym. To jest coś już, nie? No, kredyt zero. Nie ma najmniejszego sensu. Czy da się jakoś wyjść z tej gry? Nie da się. Trzeba umrzeć. Jeszcze nie wyjdziesz z tej gry. Umrzyj! Oparku najpierw. Chociaż jak to mawiają pradawni kurde cyganie, każda gra jest zrobiona tak, że na jednym chapie ją przejdziesz, nie?
trudno będzie, ale przejdziesz. Może z drugiej strony jeszcze spróbujmy raz, aż do śmierci? Dopóki... Co jest? To był kurde alien? Dopóki śmierć nas nie rozłączmy, może to zróbmy. Hostage. No też przemowy znaczy mi się wydaje, że zależy jaka gra, bo na przykład jak jakiś tam wiesz JRPG typu turóweczka, jak działa ci kurde nawet ty walki w Final Fantasy 7 czy 8 ci chodziły w 15 klatkach i było super, nie? To wszystko zależy chyba od dynamiki, a na przykład taka bajonetka jakby tam nie wyciągała tych koło 60, no to już by troszkę bolało. Dobra, jak jest zielony, to stój. Idź. Postójmy, poczekajmy. Aha, idzie już, już idzie, już nie wytrzyma. Dobra, stój, idź. Ale dobra, mamy jeszcze kawałek chapa. Może ten gość jest niemożliwy, nie? Jebie mnie jeden z drugim jak burą sukę w tym momencie. No cześć ziemniak, witamy. Aaaa! No nie da rady, od nowa przechodzimy grę. Także moi drodzy, było miło. Zaczynamy od nowa. Nevgame, godzina psów w dupę. Dobra, o i tutaj zaczynamy z 7 kredytami. No to naprawdę jest, że tak powiem, co poszaleć, nie? No i tu już wiem, że trzeba uważać na to wszystko, bo to wszystko wybucha. Bo ja na początku to ze 2 czy 3 życia straciłem na tym, że uczyłem się chodzić, nie? Nie wiedziałem jak strajfować jeszcze. Bawię się za pomocą sztucznej inteligencji No te akurat coverki z użyciem tego AI są śmieszne. Głupie. Ale rozumiem, że ktoś może mieć z tego frajdę, nie? I ze słuchania tego i zrobienia tego. Nie ostatnio rozpierdolił czat GPT, bo stary... Dobra, czekajcie, zapalmy sobie, przerwa. Na tym biorę i klikam pauzę. Rozpierdala mnie to stary, że jest taka opcja, piszesz do czatu GPT, ty napisz mi piosenkę o tym i o tym, nie? I gość pisze kurwa piosenkę o tym i o tym. 5 sekund masz numer napisany, chujowy, ale napisany. To jak ja to zobaczyłem, to w ogóle kosmos. Zero twórczości. No i Przemku, tak to się skończy. Zobaczysz, że za 10 lat stary będą ci roboty grały muzę, nie? Jeszcze jakieś seria komiksów Robocop vs Terminator plus Gierka, w ogóle może w to uwierzyć. Problem jest taki, że skliby czy growle nie brzmią najlepiej, no ale poczekaj ziemniak z 10 lat, nie? I będziesz miał stary swojego ulubionego, wiesz, growlera AI. Robocop vs Terminator.
No ale jakbym miał wybierać między tymi dwoma, to chyba bardziej wolę ten, Terminatora? Jakbym tak miał usiąść na spokoju i się zastanowić, to chyba Terminator bardziej skradł mi serce, więcej go oglądają, chociaż Robocop był zajebisty, ale Terminator był zajebistszy. W sumie też tych Robocopów chyba wszystkich nie oglądałem. Terminatorów tych ostatnich w sumie też nie, bo chyba czwórkę ostatnio oglądałem. Ja chyba Terminator tak, bardziej. Sinatra ledwy spoko wyszedł, to słuchajcie, no ale to poczekaj, to dopiero raczkuje ta technologia. Mi się podoba na przykład, jak dzięki tego AI pierwszego Residenta odnowili tekstury, w sensie te tła, no nie? Bo wiecie, te pierwsze Residenty miały te prerenderowane tła i na to były nałożone te postacie 3D, no i te tła zachowały się w niskiej rozdzielczości. Oni tym całym, kurwa, AIM zrobili tak, że to wygląda, kurde, super. Ściągnąłem sobie jakiś czas temu na peceta jedyneczkę z AI zrobioną, te tła. Dziwnie się przyzwyczaić, ale wygląda to nieźle. Dalej już pisanie tekstów czy muzyki za pomocą AI to już nie, no ale co stary, spróbuj sobie kiedyś, zapieksu usiądźcie w czacie GPT, se próbujcie. Tam w ogóle stary, napiszesz mu, żeby solo ci do tego rozpisał, to ci tabak już wyświetlany. To jest niesamowite. Robocop to nie jest prequel Terminatora? Mi się wydaje, że stary Terminator prędzej by był prequelem Robocopa, patrząc na timeline. A wiem, tekstury za pomocą upscala, no. Też było grane przez AI, w sensie tekstury, ty, ale ja właśnie nie mogę zrozumieć, czemu ludzie tak nienawidzą tego GTA Definitive Edition, bo ja grałem w San Andreas, przechodziłem na streamach, przednio się bawiłem. Super, lepiej mi się grało niż w Originusa, nie? Wszyscy tak to narzekają na to, ja w to grałem, kurde, było parę błędów, było parę zajebistych błędów. W sensie uroczych, głupich, ale mi się podobało, super mi się grał w tego Definitivka, jeszcze wiesz, co ułatwienie, że nie musisz patrzeć co chwila na mapę, tylko GPS-a sobie ustawiasz, jedziesz, mute, autosave, zajebiście. Siema Larot, witam ponownie. Jak tam, już nagrałeś? W Game Pass spoko, ale full price to był żart wtedy. Ach, no to stary, wiesz, za full price'a może i bym wtedy płakał, jakbym kupił, ale na szczęście skorzystałem z opcji Game Passowej, więc nie płakałem, a nawet mi się podobało. Kupiłbym ja stary te GTA, to miałem na... Chyba dalej mam nawet na... A może już nie mam na playaki, może sprzedałem, ale mam... Na pewno te, co wyszły na play, jak i Vice City Stories, Liberty City Stories. Tak, ja trylogię sprzedałem, bo ja miałem w tym zajebistym boksie, ja ją poganiałem za w chuj pieniędzy. I sobie kupiłem na Xboxa. No i raz poprosiłem, wyprawił jakoś linkę w tekście i to wszystko, ale tego już... No ale stary, trzeba przyznać, że chat GPT to robi furorę, nie? Ostatnio gdzieś tam ja wyłączyłem auto elektryczne. W ogóle wracaliśmy z Krakowa? Jechaliśmy do... No jakoś teraz, jak byliśmy na tych wakacjach, żeśmy jeździli furą i widzieliśmy tą zajebistą scenę z memów. Elektryk na lawecie, nie? Wiecie o co chodzi, do stacji musiał podjechać ładowania i samochodem napędzanym dieslem go wieźli. Także samochody elektryczne to jest taka bzdura. Review z gościa, kurde, ze stacji ładowania, bo mu bateria padła. A bo stop! Czas, kurde, czasowy. O, teraz ta. Teraz musimy poczekać 10 sekund, żeby nie było, że fejura jakaś, nie? Ale to rozleniwi ludzi niestety. No tak, właśnie o to chodzi, że wiesz, cała kreatywność przez to, jak ludzie zaczęli to wykorzystać do robienia na przykład numerów, czy czegokolwiek, no to stary... No właśnie. To jest tak zwane głupie tracenie życia. I w ogóle, jak jechaliśmy, moi drodzy, to kurde, nie chciało już nam ściągać eski rok. To słuchaliśmy radia RMF FM i zauważyłem straszną rzecz, że teraz wszystkie piosenki, co ludzie robią,
te popularne, to są stare numery zrobione na jakieś nowe dance version. Przypomina mi te czasy, jak był rok 2000 i robili to samo, tylko że na EDM-y przerabiali te stare piosenki, nie? O co chodzi? Dlaczego ludzie nie wymyślają już nowych piosenek? Tylko na topie są, kurde, wiecie o co chodzi. Old school'e zrobione na nowe wersje. Ty, no ale to jest straszne! To jest straszne, że w ogóle nic nie ma, nie? No, to samo non-topper. Jedziesz, słyszysz, inny tekst jest piosenki, okej, okay, ale stary cały czas na jakiejś tam oldschoolowej nucie, którą znasz bardzo dobrze, nie? I to w kółko lata w radio. Ja tak sobie siedzę, zastanawiam się nad swoją duszą i sobie myślę, co jest? Czemu to się tak dzieje? No ale właśnie, dlaczego ludzie klaszczą jak delfiny do tego? Dlaczego nie powiedzą, panowie, panie, to nie tędy droga. Zróbmy jakąś piosenkę, coś nowego. Mnie strasznie to przytłoczyło. Siema, ja palenio! Co dzisiaj palone? Dzisiaj stary na spokojnie. Dzisiaj przechodzimy gry. Bo zadlaczyłem w minionych wersji Disco Polo. Stary, no to chociaż coś by się wydarzyło, nie? Chociaż nie wiem, stary, czy słuchałeś tributu tego z 96, Czarne Zastępy w hołdzie Cut. I tam można powiedzieć, że stary, zadlaczyłem w minionych była zrobiona w wersji Disco. Strasznie ktoś bubel tam odjebał, nie wiem czy to słuchałeś tego tributu, bo tak to ogólnie fajny ten tribut, ale ten właśnie Łza dla Ciebie Miniony, ona tam chyba na saksofonie czy coś, bo taki badziew wyszedł. Serio, masz mówek, ale chcę bić. Wow! Dobre. I wszystkie roczki w górę, okręt mój płynie dalej. O nie pobiłem starych, po co się męczyć, jak jest stare, ale dobre. No tak, Ebi, no ale właśnie o to chodzi, że starzy już nie nagrają nic nowego, bo się skończą. Siłą rzeczy, z racji wieku. No i co? I teraz, kurde, dzieci naszych dzieci mają stary słuchać tego samego, tylko w wersji, kurwa, techno. Nie podpowiadaj synkowi, bo się spełni. Ale by był cyrk. O właśnie! Dobrze, Przemo, kombinujesz. Niech ziemiak każe Aikowi to zrobić. Siasz, Skeletorek, witam. Jak już zrobi, to stary, uploadnij to na YouTube, wrzuć na Discorda, pośmiejemy się razem, klaszcząc w dłonie. A co tu będzie? Okej, okay. Więcej czasu. Taki czas nie wróca, to o! Tu plus jeden! Plus jeden, 90 i 80 w polskiej muzie. Stary, to było coś. To było coś, wtedy byli kreatywni naprawdę.
I fajne było to, że naprawdę nie było żadnego kurde dojebanego sprzętu. Trzeba było kombinować i z tych kombinacji wychodziły niesamowite rzeczy. O, teraz to mnie pięknie ten boss idzie. Cześć Agata, witam serdecznie. Tutaj boss demówki. No, w ogóle cały ten pierwszy etap był w demówce. Z Chopinem to ostatnio w ogóle słyszałem zajebistą teorię spiskową. Zaraz się okaże, że to nie jest teoria spiskowa, tylko prawda. Ale właśnie bardzo fajna teoria, że tak naprawdę numery Chopina były połowę wolniej grane przez niego, tylko gość nie znał dobrze zapisu nutowego i zapisywał to dwa razy gęściej, nie? No taką teorię, żebym gdzieś usłyszał. Ale chamska reklama, no a jak stary, musi być chamska reklama, pieniądz. Szmalec zapierdala do kieszeni, nie? Czekaj, to były góralki? Zaraz zobaczymy, ile szmalcu żebym zarobił na góralku. Góralku, ile dałeś mi pieniędzy? 18 groszy! 18 groszy mi góralek dał. Dobra, no i co? I teraz trzeba podmienić... Kontynuuję, kliknąłem, nie zapisałem. Może i dobrze. Może... Nie, źle, bo nawet nieźle poszło. Jedno życie tylko straciliśmy. Aha, cream, cash rules, everything around me, cream, get your money, dawaj, milion. Stary, nie przypominaj mi Wu-Tang Clanu, ja bym, kurde, ojej, siedział i słuchał cały czas Wu-Tangu, nie, jak mi się odpala faza na Wu-Tang. 18 groszy, jak tu przynoszę. W ogóle, co, proszę ja was, do siema Baero drugi raz. Co do 12 groszy Kazika, ostatnio wyszła edycja winylowa 12 groszy. Na winylu chciałem powiedzieć, no edycja winylowa to siłą rzeczy na winylu. I właśnie było fajne, bo w preorderka jak składałeś, to dodawali ci do tego monetę 12 groszową, nie? Także bardzo fajnie sobie to wymyślili. Dzisiaj mega śpiewany stream, oj dzisiaj to powiem ci Miyagus, że i tak słabo. Bo jeszcze żeśmy nie grali na instrumentach strunowych, nie? Ale dzień się nie kończy, więc wszystko przed nami. Bo u mnie to ostatnio bardziej były śpiewane i grane, niż grane, kumasz. O, witam panie Marku, witam, co tam słychać? W wielkim świecie. Jak tam stary na planie filmowym było? Nie było Family Frost Jingla, no właśnie. Czekajcie, sytuacja jest dynamiczna. Dalej czekamy na recital. O, Asia, oni dalej czekają na recital. Nie, no tak, no naobiecywałaś Złotych Gór. Ta nie obiecywałaś, obiecywała? Nie. Nie, wcale. Wszyscy słyszeli, że będziesz grała. Nudno w zasadzie, tylko teraz ty mnie trochę wpływa w jakąś umę się nie ma. Aha, okej, okay, czyli najgorsze co może być. Tak, obiecywała, widzisz, Asia, obiecywałaś, wszyscy mówią, że obiecywałaś. No, trzymaj się panie Miyagus, do zobaczyska następnym. Czwarty, że ma plebaj na klawiszach. O, to jest dobre. Dobra, otwarły się wrota. Podoba mi się, jak Miyagi zmienił narodowość z RO na 64. To jest bardzo fajne.
Gościu sobie zrobił follow-upika do samego siebie w nawiasie. Znaczy w nawiasie pod podłogą. Drugi, drugi, czwarty czekał na plebanie. Data nieprzypadkowa, cyfry z dnia i miesiąca składają się. Przypadek? Nie sądzę. Ty, dobrze nam ten etap idzie. Aha, zabiłem hosta. Nieźle nam ten etap idzie. ...64 to Rosik Miagusa? To był hit. Nie wiem dlaczego mnie od zawsze bawił i chyba na zawsze będzie bawił żart, że o Mario 64, a ja nie grałem jeszcze w 63. To jest tak głupie. Gdzie jest Windows 9? Tam, gdzie iPhone 9, stary. Ja już żygam tymi sucharami o 64, a miałem ten nikt tydzień. Ale co, jak miałeś RO? To nie było stary też? Tematu? Na spokojniej było? Ludzie jakby to zaakceptowali? O, Patryk prawdę powiedział. Okej, okay, apteczkę bym sobie życzył. Życzyć ja se mogę. To trzeba uważać, bo jest sytuacja dobra. Chłopaki na siebie AI nasyłają. Koniec świata się zbliża. Jest serduszko. Uff. Ty, dobrze, dobrze. Ten restart tej gry. Dobrze. Robię pierwszy grzech makarona, Patryku. Muszę rozgrzeszyć tę konsolę w końcu. Blue Stinger, który grzeszy. Blue Stinger właśnie stary był jakoś w miarę na początku. On był chyba tytułem startowym. Ale to będziemy potem kombinowali, jak to rozegramy. No trzymaj się, panie Miyagi. Dziękuję za wbite i do zobaczyska w następnym. Mam nadzieję, że jutro coś tam będziesz grał, bo bym sobie wpadł i popatrzał. Ale to sobie zobaczę na rozkładzie na świetlicy, nie? Nie spoileruj. Czy to jest...
czasem wąski sufit na łeb się nie spada. Oto to właśnie. Dobra, Tybor, 23 hapa nam zostało. Nie chciałbym zginąć. Alerty są cicho. Może tak być, stary. Znaczy, gra może być głośno, nie? Teraz tego nie naprawię, moi drodzy, bo jestem w afekcie. Ale pokombinuję nad tym na następny raz. Kumacie, nie? No ta gra jest głośno. W sensie bardzo, bardzo bębni. Niski bas, sub-bassy idą. Ale alerty są cicho, to prawda. Chyba, że gdzieś da się to podgłosić. Fuck. Jak ja mam do tego gościa podejść, żeby... Okej, tak. Jest i żyćko! Oj, 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 oj! Kto go tu postawił? Kurwa, wydupiać. Nie, tam jest dalszy kawałek planszy. Ja bym wolał się cofnąć tutaj, bo tu jest secret. O! Plebańka śpiewana przez papę. 10 na 10, nie? Patryku, rzuciłeś dzisiaj najlepszy pomysł chyba wykorzystania AI. Plebania śpiewałem przez samego pajdaka, to akurat to jest żaden wyczyn, nie? No takie coś to może mieć od ręki. Aj, zabiłem hosta, fuck. Dajcie mi życie, dajcie mi życie. Dajcie mi życie, nie umierać. Fuck, czas, zginąłem. Nie, i zaraz czas się skończy. Boże, najdurniejsza podwójna śmierć na świecie będzie. Nie! Fuck! Ale bzdura się wydarzyła. No i teraz oczywiście serduszko. No i drugie serduszko, no tak. A to już był koniec etapu, nie? No ale nic, i tak idzie dalej lepiej niż szło. A to co to? Jakieś bonusowe punkciki, okej. Okay. Tu się nie mogę dostać, nie mogę. Dobra, trzeba kombinować. Zaraz nam się życie skończy. Blue pass potrzebny jakiś. Ty no, czas się kończy. Gdzie jest Blue Pass? Nie no. Ty no, gdzieś zgubiłem Blue Passa. A tu leży, no nie! Ale... mej! No i teraz bombarmet, no...
Dwa życia poszły się srać przez taką bzdurę. Przepraszam, już czytam, się wkurzyłem. Zrób cover czołówki w black metal style. Ale teraz to zmaściłem, ty. Dwa życia poszły na bzdurze. Na bzdurę. Siema Rotenik, witam serdecznie. Machine gun, najlepsza broń w grze. A, tu trzeba uważać, bo tu też żebym stracił parę żyć. Bo żebym się pchał pod dymy. A tu trzeba uważać, nie? Także tak na upartego, kurde, tę grę przejść tak ze 2-3 razy, aby się nauczyć etapów. To może być miło. Pograłbym w to na PC. To jest chyba na jakimś GOG-u czy innym badziewiu. I to chyba za grosu, to przecież stary jak świat. Ała, o, no! No właśnie, wtedy też mnie tak to załatwiło i znowu dałem się nabrać. Dobra, tu trzeba uważać, bo to wypuszcza złe powietrze. Dobra, tu świat się zniszczy. 14 zł, no. No, strasznie tani temat. To nawet na Dreama pamiętam, że nie było jakoś za wybitnie drogie. Na kawał dobrej gierki. Na GOG-u za tyle samo, no. 15 zł. Do, uczciwa cena. Uczciwa cena, jest w grze co robić, nie? A tu trzeba uważać na złe plujki. Co to czas? Tu chościk. Ała, 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 ała. Chościk. Dobra, i tu jest coś, co można zlikwidować. I dostaniemy za to coś. No, secret found, no właśnie. O, proszę, tysiączek, żyćko.
Tam widzę, że jeszcze jakiś tysiączek jest. A zniknął, nie zdążyłem. No trudno się mówi, no ale coś tam wpadło. O, save. I powolutku, żeby nie spierdzielić. A jest gość. O, jedno żyćko up gratis. Super. Czekaj, chościk. Dobra. Sterowanie myszką na PC. Powiem ci, czy jest potrzebne. Mi się na Joyu gra w to wygodnie. Także myślę, że sterowanie tutaj na tym mychą. Może i by było w porządku, ale z drugiej strony zbyteczny temat. Dobra. Nie, jak się gra w tę grę ostrożnie, to naprawdę nie jest aż takie trudne. O, już. Pauza, czekajcie. Zatrzymam czas. I uwaga, lecimy. Bez YouTube Premium dzisiaj. Stoisz sam pośrodku świata. Dookoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata. Jutro mieni się od barw. I wszyscy razem! Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy. Co to za echo? Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Lamcelko. Dobre. Co to za echo? Ukłony dla króla dziecino. Ale kurwa, chłopaki płyną z alertami. Jeśli tak dobrze nie zabije robota, jak maszynowa. No, nasrali tych alertów jak nigdy. Jak nigdy. Nigdy tyle razy echa nie słyszałem. Got him.
Ooo, ale stary, sezonowe SimSiki to było złoto, nie? Asia! Ja Palenio cię pozdrawia! Dziękuję, pozdrawiam ja Palenio. Dobra. Dobra, doczołgajmy się do końca etapu jakoś w miarę z sensem. Byłoby kurwa prześlicznie, jakbyśmy skończyli ten etap tak w miarę z sensem. Dawaj, uratuj hosta. Zawsze 10 HP. Dobra, umiera. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Super. Jeszcze więcej dobrych broniek. Czy tu będzie Bonio? Tu będzie Bonio. Bo. Mamy chociaż dobrą broń. Tam się chyba skończyło na tym. Tak, tam w ogóle stary, nie no, tam w Simsach to było jeszcze, że gość w ogóle umarł przez to, że był z panną na wakacjach. Ale tak, kelnerka mu nie chciała dać tego żarcia, bo coś tam się gra zbagowała i potem śmierć go zabrała, ale żeśmy go miłością odratowali. Coś tam, jakaś taka popelina była straszna. Może jakaś apteczka, coś, ten? Serce! Padać u ciebie zaczęło? To może i zaraz u mnie zacznie. Doczołgam to na tych 4 hapach. Tarcza. Doczołgam. Zabił go! Pa, zabił go na 4 HP! Jest, stracił! Uff! Pięknie! No i tak właśnie ja to chciałem. Tak to chciałem zrobić. No nie no, zapisy. Pięknie to, ale to pięknie. Jeju, mamy spore szanse. Mamy spore szanse, że tym razem będzie lepiej. Tańczyłem stary jak nigdy. Pięknie poszło. Tylko 5 kredytów jeszcze mam. To jest w ogóle sztos. A już robimy tą planszę, gdzie ostatnio tutaj miałem 2. To są 3 kredyty więcej, nie? No ale teraz to jest, wiecie, gra pozycyjna. Bardzo ładnie przechodzone. Tu wiadomo,
jest sytuacja. Strzelam bombę. Czekam cierpliwie, cierpliwość. Wysadzam. Biorę przepustkę. Idę. Przechodzę w dupie mam, kurwa. Biorę machine gun. Jebie no isto. O i ginę. No ale dobra, jest nieźle. Proszę, reklama. Szmalec zapierdala do kieszeni. A, to są te skurczykoty. Palę gościa z miotacza. I biorę życie. Teraz już wiem, co tu zrobić. Jak poruszać się po mieście. Tą broń nic mu nie zrobi, ale tą gość zginie. 250 łykam. Machine gun na pełnych obrotach. Tu idę, moi drodzy, bo ja wiem. Bo ja wiem, że tu jest sekret. I że w tym sekrecie kitra się, proszę ja was, stałe, okrągłe życie. Teraz to życie tracę, bo takie są zasady. Na wycofanie, wycofanie taktycznie do teleportu. I cyk, jesteśmy w totalnej dupie. Najgorszy fragment gry przed nami. Jak do tej pory oczywiście. Życie może nam napisać wiele jeszcze różnych scenariuszy. Nienawidzę tego fragmentu. No jak się przychodzi to w miarę taktycznie, to nie masz takiej tragedii. O, chyba taktyk się znalazł. Dobra. Cyk, cyk, fuch. Bierz go z machine gunka, polecimy tędy. Piękna rzeźnia. Uda się to się uda, żyćko, kluczyk, lokatę, teleport. Dobra, nie ma sensu, teleport wydupiamy. To się przyda. Teraz tak tutaj, żeby to wybuchło. I lecimy dalej. Dobrze jest. No tu się zieleniak przyda, bo to zaraz coś... Aaaa! 5 kredytów. Ciesz się swoim naprawionym sprzętem. O! To mi się podoba, stary. Niesamowita reklama. Niko, nie wrzucam bana. Znaczy, ode mnie bana nie dostaniesz, stary. Wątpię, żeby ktoś ci dał bana, więc jak masz, stary, jakiegoś linka do swojego tamtego o Elixa, Allegro, Warewa, to wrzucaj, stary, a może ktoś coś łyknie, hajs ci się zawsze przyda.
Sens nie jest, bardzo dużo trzeba, nie. To albo zwycięstwo od niej. O, o, o! Właśnie o to chodzi, także stary. Aj! Nie, to jest trudne. To trzeba po prostu działać szybko. Szybko, o! Ten nie zadziała na tego, Boże, 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 Enko! Dobra, trzymaj dystans, trzymaj dystans. Rytm Jerzycki z tym wygrał i będzie trzymał dystans. Na broni skórowa, dawaj granata, przecież mamy granatę ostatecznego rozpierdolu. Zapomniałem totalnie o tej broni, mam 5 hapa. Mam 5 hapa, dawaj, 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 flame fire, flame fire, flame fire. Moja łopa, baaa! Czekaj stary, zaraz, zaraz mam gorącą sytuację. Ach, to się nie mogło udać. No nic, trudno. Przez z 600 poziomów powiedział, że nagrali nowy album i będzie cięższy album. Aha, akurat. No, trzymaj się panie Draxon. Do zobaczyska, dziękuję za odwiedzinki. No, ciężki do słuchania będzie, to tak. Ale stary, wątpię, żeby Six Feet Under nagrało kiedykolwiek dobrą płytę w ogóle, nie? Dobra, teraz będzie Bonio. Jak ubijemy tego bossa na tym życiu, to jesteśmy nieźli. Nawet jak na jeszcze jednym ubijemy go, to będziemy nieźli. Weapon out, ale tu są jeszcze te machine gunki. Jak zbierzemy jego, chociaż jednego. Serce, dobrze. Jest! No trzymaj się panie Przemku, do zobaczyska następnym. Pograj w coś fajnego. Już odpocznij od tej onimuszy. Undead, Unborn, Crypt of the Devil. Będę musiał posłuchać stary, bo jak tego słuchałem kiedyś, to w porównaniu z kanibalkami starymi, to dla mnie było, wiesz, strasznie trudne do przyswojenia. Ty, udało nam się, mamy 5 kredytów, doszliśmy do tego momentu co ostatnio, kumacie. Tylko, że wtedy mieliśmy nic, a teraz mamy aż 5, to jest strasznie duży, to jest podwójny progres. To jest podwójny progres. To jest podwójny progres i to nie są żarty, pauzuję, czas wstrzymuję. Ciekawe czy ten czas mi się w ogóle zapisze jakoś, nie? To jest ciekawostka. Przypomina klimatem The Bleeding. No to jak chłopaki z Kanady. No to nie, będę musiał stary posłuchać, bo ja pamiętam, że jak kiedyś słuchałem tego, to i to w ogóle. Ale to było też X lat do tyłu. A The Bleeding to była dobra płyta. Także wypalimy sobie, spróbujemy jeszcze tą mapkę jedną obgrzać, może coś ten, bo jak kurde... Draxon pisał, że jest tutaj 11 plansz, to jest piąta, to jakbyśmy tą przeszli, to w sumie byśmy byli już dziś około połowy, to jest niegłupi czas. Pamiętam ziemiak, jak byłem z ziomkiem rok temu chyba, czy dwa lata temu na jakiejś tam giełdzie winyli i gość miał właśnie pierwsze bicie
na winylu i ten Back to Life, nie? 5 stów, tylko tak staliśmy się, zastanawialiśmy, kurwa, podpierdalać tu i spierdalać, czy co? Ale trzymałem w ręku pierwszy wydaje i ten Back to Life na winylu. Jeszcze z tym starym logiem kanibali, nie? Niesamowity album. No kusiło, kusiło, wiesz, taki album ich posiadać to jest coś, ja w ogóle strasznie lubię i ten Back to Life. Ziomek ma bardzo fajne wydanie Tomb of the Mutilated, bo ma winyl jest w kolorze skóry, także w ogóle idealnie pasuje do tej płyty. Bardzo fajna sprawa. I ten Back to Life. W ogóle bardzo dziwne, bo cały czas Metal Blade wznawia właśnie i ten, a Tumba, Bleedinga, kurde i te późniejsze płyty, ale Butchered at Birth raz tylko chyba wznowili, czy dwa razy, ostatnio dawno nie było wznowienia. I strasznie ciężko dostać teraz ten album. To aż dziwne. Przecież wznowiliby i by było... Także lubię pierwsze demko Cannibal Bokis. A, pierwsze demko, znaczy to chyba jedyne demko jest ich, nie? Chyba, że coś jeszcze wyszło, czego nie słyszałem, ale w ogóle i ten Back to Life jest jeszcze mocno trashowy ten... Megots! Zajebisty album, zajebisty numer. Megots! Znaczy to demko to chyba było 8-9, a debiut wyszedł w 90. Coś tak mnie tam świta, że to jakieś były takie czasowe animozje. Mądre słowo. A to wysyłałeś mi ten demka z Vile'a. Vile w ogóle dobra płyta. Tam jest jedna piosenka, kurde, trzecia chyba na płycie. Zajebisty. Nie pamiętam tytułu, chyba trzecia to była piosenka na płycie. Apteczka, jeee. Zostało wydane oficjalnie jakieś boksecie. Aha. Dobra. Pierwsze omknięte. Dawaj przepustkę. Czy ta czerwono się świeci? To zaraz się pokażą pewnie. Albo się nie pokazały. Musiały się pokazać. Ja ci powiem, że właśnie po Vile'u, nie wiem, czy to kwestia tego, że Scott Byrne tego nie produkował, czy co. Ale na przykład Gallery to Suicide też... Nudy dla mnie, nie?
Jeszcze potem była taka fajna płytka, to 99 chyba był rok, Bloodthirst. To było spoko, ale to też może kwestia, że ja bardzo dużo tej płyty słuchałem i po prostu się przyzwyczaiłem. No to w ogóle była pierwsza płyta Kanibali, jaką słyszałem. Ała! No dobra, ale zagrajmy sobie jeszcze dalej. Zobaczmy, co się tu dalej będzie działo. Te kurde lasery strasznie zdradliwe są. Ja stary, to pamiętam, jak słuchałem płyty Suffocation, tej z 13 roku i byłem w szoku, że goście nagrali balladę, nie? Jest tam jeden taki numer wolny. Ty siedzisz, słuchasz, patrzysz, co jest. Suffocation nagrał balladę. No jak ja mam tu przejść? A, okej, okay, tak. No, trzymaj się Bajero, to zobacz wszystko następny. Suffocation i ballada, no. Ta płyta z 13 ona chyba była i tam jest... Kurde, coś w Day ma w tytule. Nie pamiętam tytułu. Nigdy nie miałem głowy do tych rzeczy. A, to mina! Okej. Okay. Dobra, przejdziemy sobie te plansze tak na przypał. I skończymy na tym, a następnym razem przejdziemy ją tak dobrze po prostu. Aby się nauczyć, co gdzie i którędy tu leży. Okej, okay, czyli tu każda ta mina to jest w sumie pewna śmierć. Na minę się można... Nie, stary, nie jebie mi się z Watań. Zaraz, czekaj, skończę ten etap, to ci puszczę ten numer. Watań to nagrał, nie, The Day Road Only to jest niesamowity numer. Ja mówię, staro, Suffocation. Z 13 roku ta płyta była, kurde. Stary udowodnię. Że chłopaki nagrały balladę. A, to są te miny, okej. Okay. Serduszko. Haha! Yellow Pass potrzebny, dobra. A jest Yellow Pass, patrz, mówić masz. Dobra.
Aha. Aha, udało się, dobra. I tu pewnie jakiś boss będzie. No coś za dużo życiek, za dużo broniek. Ale strasznie dużo hapsa stracił. Jo! Też mi się The Roadrun podobało. Pamiętam, jak odpaliłem tą płytę, bo ja za Vatainem tak średnio przypadam generalnie. Chociaż byłem parę razy na koncercie, nawet mam kostkę złapałem na koncercie któregoś tam z muzyków. Ale ten numer strasznie mnie urzekł. A, to są takie te, pewnie o to chodzi, żeby te przez ulicę rozwalić, co są. Czas mi się zaraz skończy. Ta. Aha! I teraz dopiero boss. I to taki ultras. Bardzo ultras. To będzie trudna plansza. Bardzo trudna. Czy na tego śmiecia w ogóle coś działa? Mądre to? Okej, teraz będzie mega punch. Aha, jak nie urok, to straczka, bo życie się kończy, nie? Znaczy czas się kończy.
Cześć Maciek, witam serdecznie. Nie no, zobaczcie, 10 sekund, nie? To kolejne życie, które stracimy przez to, że się skończył czas, a nie życie. Jak żyć? Jak żyć? Ostatni kredyt. Ała! Za wcześnie. Absurdalny jest ten boss. A to proszę ja ciebie, kontra 3D, siema Losi. O, no i kurwa patrzę, i znowu się kończy ten. Ostatnie życie zmarnowałem, to jest 200 tysięcy żyć już. Także tu będzie trzeba naprawdę mocno taktycznie podejść do tematu. Bo żarty się skończyły już dawno. No tak, jeszcze kulki. Nie, no i stary koniec żyć, koniec wszystkiego, nie? A boss dalej se żyje w najlepsze. Dobra. Pauzuję czas, także nic więcej dzisiaj nie ugramy, ale coś tam żeśmy zrobili. A, ja miałem ci ziemniaku jeszcze puścić tą pioseneczkę. Ale to widzisz, w Wacken to są teraz nagrywane koncerty tym, że kamery se frywolnie latają i jest to po prostu miksowane w czasie rzeczywistym, to nie jest dobrze nagrany koncert. Czekaj, jak to się nazywało? Suffocation. Coś z Day. Silent Days. Kurde, może ty...
I tak to wygląda, proszę ja ciebie, ziemniaku. Balada od Suffocation, co potem obczajmy za napierdolą claimów, bo ja to wszystko na YouTube, całe archiwum wyzwania będę wrzucał, także wiesz, chcę uniknąć stary poróżeń praw autorskich, żeby Suffocation się na mnie wkurwują, że ich muzą zostanie. O moja wariaty, na dzisiaj to wszystko, żeśmy zrobili kawałek dobry, 2 godziny, 17:24 gry. Coś tam ten, doszliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy, ale mamy za to więcej życia, więc jest dobrze. Lajot nie miał być w makarony, proszę ciebie, no to była jakaś tam wizja Baera, ale nie doszła do skutku, nie? Proszę ciebie, zróbmy rajda do NV, bo ja chyba miałem mu kiedyś zrobić rajda. Czy chciałem zrobić rajda i nie mogłem go trafić, a teraz widzę, że jest, ale następnym razem, stary, zrobimy do Sierża Bagiety, zobaczymy, czy jest wart uwagi, nie? Także ten i ten, jutro może nie, ale w czwartek pewnie tak, także zobaczymy, czas pokaże, ale stay tuned, w tym tygodniu powinno coś tam się dziać. Także na dzisiaj to wszystko, moi drodzy, dziękuję za wbitkę, do zobaczyska następnym, elon!